bawię się z dzieciakami w teatr. Przygotowujemy małe formy teatralne, czyli przygotowujemy programy poetyckie, przygotowujemy kabarety, ale przygotowujemy też programy okolicznościowe, jak ten, który Państwo dzisiaj zobaczycie. Klub jest otwarty dla wszystkich dzieci, członków spółdzielni mieszkaniowej. W związku z tym rozpiętość wieku jest bardzo różna, bo mam dwie grupy. Grupę młodszą, 5-6-latki do 4 klasy szkoły podstawowej, a potem od 1 gimnazjalnej do liceum włącznie młodzież. W związku z tym prowadzę zajęcia oddzielnie, bo tematycznie są zupełnie inne, ale tym razem się tak złożyło, że grupy występują razem i traktuję to jako bardzo fajną zabawę. Zresztą myślę, że tak się okaże, że tak będzie. Mali aktorzy chętnie opowiadali o przedstawieniu i swoich rolach. Występuję w przedstawieniu wigilijnym, gdzie występują dzieci z różnych krajów. Moja rola, jestem Afrykanką i moja rola polega na tym, że tańczę razem z dziećmi, chodzę do swojej mamy, tam gram sobie, jak siedzę przy choince, to tam mogę wstawać, robić różne rzeczy. Ja jestem Amerykanką i przedstawienie jest o różnych zwyczajach o Wigilii na całym świecie. Ja gram córkę Japonki, moja mama to jest taka Japonka i Karolina i ona gra Polkę i ona zaprasza wszystkie dziewczyny z gości z różnych krajów na Wigilię do Polski. Podobnie jak starsi koledzy po fachu, młodzi artyści wierzą w przesądy i teatralne zwyczaje. Przed występem pani zawsze, żebyśmy nie mieli tremy, kopie nas w tyłek. By sprostać zadaniu na scenie, członkowie Teatru Małych Form ćwiczą swój kunszt na zajęciach. Na zajęciach uczymy się jak grać i uczymy się poprawnej wymowy i żeby głośno mówić na scenie. Uczymy się roli i różnych piosenek. Spotykamy się niestety tylko w piątki, a to też jest uwarunkowanie, bo muszę brać pod uwagę, że młodzież w ciągu tygodnia ma mnóstwo zajęć dodatkowych zresztą też, bo to są języki, to jest sport, to jest szkoła muzyczna, także spotykamy się w piątek, bo w soboty, niedzielę mają czas na nadrobienie i odrabianie zajęć. Więc spotykamy się w piątek od godziny 3 z maluchami i od godziny 5 z starszą grupą. Przygoda młodych artystów z aktorstwem rozpoczęła się całkiem przypadkowo. Ja zostałam aktorką, bo mnie kolega z ulicy zaprosił tutaj i przyszłam i mi się bardzo tutaj spodobało. Koleżanka mnie zaprosiła i tak wyszło. Koleżanka chodziła tutaj na teatrzyk, a potem mnie zaprosiła i zaczęłam z nią chodzić. Cały trud włożony w pracę na scenie przyniesie być może oczekiwane efekty. Potem po prostu zbiera się dużo nagród. Nie wiem, czy będzie kiedyś Oscar. Dzieciuckun musi być złoty, złoty. I Maria San, te ciuta, te ciuta. Myślę, że już przyzwyczailiśmy spółdzielnie do regularnych występów, bo to jest coroczne spotkanie z Mikołajem, bo to są właśnie wigilijne spotkania, bo to są spotkania z Towarzystwem Górnoślązaków, regularnie występujemy, no i wychodzimy na zewnątrz. To jest okazja, żeby o tym przypomnieć. Po ostatnim przedstawieniu tak się dzieciaki spodobały, że zostaliśmy zaproszeni na uroczyste otwarcie kulturalnego roku 2013 do Górnośląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.